Dzień dobry Państwu, Krzysztof Dzierżanowski, a to jest rozmowa polityczna pomiędzy panem Wojciechem Zabłockim z Prawa i Sprawiedliwości oraz z panem Pawłem Skuteckim z Konfederacji. Dzień dobry. Plan rozmowy jest następujący. Najpierw panowie się przedstawią, później zadam 5 otwartych pytań, następnie panowie zadadzą sobie po 2 pytania bezpośrednio do siebie, a na końcu nastąpi czas podsumowania, gdzie oddam panom wolny głos. Panowie, może zaczniemy od pana Wojciecha Zabłockiego. Proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Jestem radnym województwa mazowieckiego. Wcześniej byłem burmistrzem warszawskiej Pragi Północ, radnym miasta, radnym dzielnicy Ursynów jeszcze wcześniej, więc myślę, że 4 szczeble samorządu pozwalają mnie nazywać takim samorządowcem z krwi i kości. I przede wszystkim do tej pory zajmowałem się Warszawą i wszystkim, co z Warszawą jest związane, to co może mieszkańcom i naszemu samorządowi służyć. No i to jest moja pierwsza próba, pierwszy start do Sejmu, aby tych spraw najwięcej i tych naszych problemów jak najwięcej rozwiązać. Pan Paweł? Nazywam się Paweł Skutecki, kandyduję z Konfederacji z Warszawy i z emigracji, z miejsca trzeciego. Pochodzę z Bydgoszczy, mieszkałem w życiu jeszcze w kilku miastach, no głównie w Warszawie, ale mieszkałem też w Wielkiej Brytanii. W 2015 roku decyzją wyborców objąłem mandat posła na Sejm z listy Kukiz 15. 4 lata pracowałem przede wszystkim w Komisji Zdrowia, zajmując się głównie sytuacją dzieciaków w szpitalach, ale też i sytuacją dzieci po rozstaniu rodziców. Skupiłem się na tych dzieciakach i jeszcze dużo, dużo mam przed sobą do zrobienia. Przechodzimy teraz do pytań. Pytanie numer 1. Jaki ma pan stosunek do reprywatyzacji i roszczeń żydowskich? Tym razem proszę o odpowiedź pana Pawła Skuteckiego. Ja mam do tego stosunek bardzo jednoznaczny. To znaczy, jeżeli istnieją spadkobiercy, no to święte prawo własności nakazuje tę własność oddać. Natomiast w naszym porządku prawnym, etycznym, nie istnieje coś takiego jak mienie bezspadkowe. Jeżeli nie ma spadkobierców, to mienie, te kamienice, te ulice, fabryki przeszły na skarb państwa i nie ma absolutnie mowy o tym, żebyśmy oddawali jakiekolwiek tak zwane mienie bezspadkowe. Absolutnie nie i polski rząd moim zdaniem powinien bardzo jasno, jednoznacznie powiedzieć, nie ma mowy. Pan Wojciech? No tutaj jesteśmy zgodni, tak samo Prawo i Sprawiedliwość i polski rząd jednoznacznie mówi, to były publiczne deklaracje zarówno prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak i prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, także prezydent Andrzej Duda również zabierał głos, sprawa jest zamknięta. My już w latach 60. zawarliśmy umowę z rządem Stanów Zjednoczonych, która tę sprawę przecina. Ani polskie prawo, ustawy, ani ustawa zasadnicza, konstytucja nie dają takiej możliwości, aby jakieś mienie bezspadkowe komukolwiek dawać, jakiemukolwiek narodowi. Więc jeżeli ktoś jest spadkobiercą, to może ewentualnie dochodzić tych spraw w sądzie, jest taka droga. Natomiast nie ma absolutnie mowy, abyśmy jakby reagowali pozytywnie na jakieś uchwały Sejmu, czy Senatu, czy parlamentów innych państw. A jeszcze mała modyfikacja do naszej rozmowy. Jest oczywiście prawo do repliki. Jeśli jeden z panów się z czymś wyraźnie nie zgadza, oczywiście bardzo proszę reagować. Pytanie numer 2. Jaki ma pan stosunek do środowisk LGBT? Proszę o odpowiedź pana Wojciecha. Znaczy powiem w ten sposób. Jak sobie jakieś takie osoby żyją i mają różne upodobania, poglądy, ja nikomu, jak to się mówi, do sypialni nie zaglądam, ani mnie nie interesują upodobania. Natomiast jestem zdecydowanym przeciwnikiem promowania tego typu ideologii, wchodzenia z takimi poglądami gdzieś do szkół, prowadzenia edukacji tego typu, czy w ogóle jestem absolutnie przeciwko związkom par jednopłciowych, czy to jakieś związki partnerskie, czy absolutnie małżeństwa, adopcja dzieci. Uważam, że to jest jakby podważanie postaw naszej cywilizacji, postaw rodziny, więc to są sprawy, które gdzieś są promowane jako tematy zastępcze. Myślę, że wiele środowisk wykorzystuje osoby homoseksualne, żeby gdzieś do tej swojej propagandy i tych akcji jakichś lewackich, lewicowych je używać. I uważam, że to jest też szkodliwe dla tych samych osób. Ktoś ma swoją preferencję, to jest jego sprawa, ale absolutnie nie widzę tego ani na ulicach, ani w przestrzeni publicznej, a nie daj Boże, żeby to było w szkołach, czy w ogóle, żeby prowadzić i dawać jakąś furtkę dla małżeństw tego typu, czy adopcji dzieci. Absolutnie tutaj w tych sprawach jestem jednoznaczny. Pan Paweł. Pięknie się zgadzamy, ponad podziałami, które na pewno gdzieś tam jeszcze wypłyną. No, moim zdaniem ludzie mają prawo do szukania szczęścia tam, gdzie chcą, natomiast nie mają prawa do wciskania tego szczęścia innym. I jeżeli
stoimy dzisiaj jako cywilizacja białego człowieka, cywilizacja śródziemnomorska, europejska, stoimy przed bardzo poważnym wyzwaniem. Nasze wartości zaczynają być atakowane już nie tylko ze strony świata islamu, czy świata tej takiej pogańskiej, odrzucającej Boga ideologii multikulti. Musimy stać twardo na straży tych wartości, które nas ukształtowały. A podstawową wartością jest rodzina. I tutaj rozbicie tego naprawdę może spowodować rozbicie na atomy całego społeczeństwa. To, o czym mówił towarzysz Stalin. No. Wyciągnijmy kobiety z domów, weźmy odpowiedzialność za dzieci i zniszczymy naród. I to się dzisiaj dzieje na naszych oczach. I my musimy naprawdę jednoznacznie, twardo powiedzieć, nie ma mowy. No, tak samo jak z tymi roszczeniami. Nie ma mowy. To jest nasz świat. Nawet jakby cały świat zwariował, to Polska będzie tą zieloną wyspą. Dziękuję za odpowiedź obu panom. Pytanie numer 3. Jak powinien wyglądać docelowy model gospodarczy Polski? Proszę tym razem o zabranie pierwszego głosu przez pana Pawła. Z odpowiedzią na to pytanie ja będę miał bardzo poważny problem, dlatego że dzisiaj, w tej fazie globalizacji, jaka jest na całym świecie, my nie jesteśmy w stanie już stworzyć systemu gospodarczego, który będzie z tych mechanizmów światowych wyjęty. My tak czy tak jesteśmy mechanizmem w tym całym łańcuchu dostaw globalnym. Nic swojego nie stworzymy. Możemy stworzyć natomiast taką niszę, która będzie nas wyróżniała spośród innych krajów. Czyli jak najniższe opodatkowanie pracy, jak najniższe opodatkowanie w ogóle. A dzięki temu też jakby zaoszczędzimy pieniądze na cięciu administracji i zbędnych kosztów. My musimy gospodarczo postawić na to, co jest w naszej polskiej naturze, czyli na tą naszą pomysłowość, gospodarność, obudzić znowu entuzjazm Polaków. Bo dzisiaj Polacy, mam wrażenie, trochę przysnęli, bo się już dosyć dobrze zarabia, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości jakby ten cały pakiet socjalny uruchomił i trochę przysnęliśmy. Musimy obudzić na naszą własną gospodarność i pomysłowość. Obawiam się, że wiele więcej nie zwojujemy, tu żadnych rewolucyjnych zmian nie może być, bo jesteśmy tylko jednym z ogniw globalnego łańcucha. Dziękuję. Głos oddaję panu Wojciechowi. Więc ja myślę, że takim docelowym, idealnym modelem to byłby taki system trochę republikański. Nie tylko w gospodarce, ale w ogóle w modelu państwa, czyli konserwatywne wartości, takie obyczajowe i liberalny model gospodarki wolnorynkowej. W końcu wszyscy chcielibyśmy, aby każdy miał prawo osiągnąć jak największy sukces, aby podatki były jak najniższe i aby ta ingerencja państwa była jak najmniejsza. Natomiast musimy pamiętać o tym, że jesteśmy państwem, narodem, który miał wieloletnie trudne doświadczenia okupacji, systemu komunistycznego narzuconego, który bardzo wiele zepsuł, który sprawił, że wiele grup było wykluczonych i po prostu nie miało szansy rywalizować na takich równych warunkach, chociażby z postkomunistami, którzy się jakoś uwłaszczali na tym majątku, którzy mieli możliwość przejmowania, prywatyzowania naszych spółek, państwowych firm, których dzieci mogły iść na lepsze studia zagraniczne albo po prostu mieć kapitał na zakładanie własnych firm. Więc jeżeli pamiętamy o tej naszej trudnej historii, no to wiadomo, że nie możemy być drugą Ameryką, no bo zupełnie inaczej nas te losy ukształtowały. I tutaj trzeba by ten okres przejściowy pewnie będzie wieloletni, ale jednak musimy wyrównywać szanse. No i stąd są programy społeczne, socjalne rządu, stąd są środki typu 500+ na dzieci, żeby wzmocnić polskie rodziny, stąd są próby wyrównywania szans dla tych mniejszych miast, prowincji, po prostu żebyśmy mogli dorównać takiego poziomu, jaki był na Zachodzie. Dziękuję. Przechodzimy do pytania numer 4. Co sądzi pan o reformie samorządowej, w wyniku której Warszawa będzie oddzielnym województwem? Przypominam, jest to pomysł partii rządzącej. Proszę o zabranie głosu pan Wojciech. Tak, myślę, że
każdy, kto chociaż raz uczestniczył czy w obradach Rady Miasta, czy w Sejmiku Mazowieckim, no to widzi, jak, jaki sposób to funkcjonuje i ile jest do poprawy. I na pewno funkcjonowanie w tej formie jest niewłaściwe. Uważam, że nie może być tak, że centralnie omawia się naprawdę tak ogromną ilość lokalnych spraw, spraw, o których samorządowcy z różnych regionów, czy to Mazowsza, czy też Warszawy, nie mają pojęcia. Więc ja uważam, że trzeba decentralizować, z jednej strony decentralizować coś obecny system, ale z drugiej strony też pozwolić Warszawie być niezależną aglomeracją z, no powiedzmy, z tym tak zwanym wianuszkiem, czyli powiatami, które Warszawę otaczają. Czyli do celu. Tak, uważam, że powinno być województwo warszawskie. Powinniśmy pozyskiwać środki unijne osobno na województwo warszawskie, na Mazowsze, żeby to nie było jakby prowadzone przez jeden kanał, jedno sito. I myślę, że to jest duża szansa nie tylko dla Warszawy, ale taki podział, ale także dla miast typu Płock, typu Radom, które mogłyby by na tym dużo skorzystać. I to właśnie chociażby te środki infrastrukturalne mogłyby być dedykowane na tamtejsze cele. Dziękuję. Co sądzi pan na ten temat, pan Paweł? Czy tak długo, jak się utrzymuje ten podział administracyjny, tak długo są problemy, bo to oczywiście, że Warszawa powinna być wyłączona z Mazowsza, ponieważ jest zupełnie innym organizmem, jest samodzielnym organizmem, który i psuje statystykę całemu województwu, bo przez to o Mazowszu niewiele można powiedzieć przez pryzmat Warszawy, ale też i w drugą stronę. Pomysł reformy administracyjnej powinien pójść moim zdaniem dużo głębiej, bo zapowiedzi nie tylko zresztą Prawa i Sprawiedliwości, bo to wiele różnych środowisk politycznych podnosiło, utworzenia nowych województw, środkowo-pomorskiego, staropolskiego z Częstochową, wreszcie województwa bydgoskiego, z Chojnicami być może. Ten podział trzeba zmienić, bo on się okazał niewydolny. Są takie województwa jak Mazowsze, mazowieckie, które nie działa, ale też i na przykład kujawsko-pomorskie, gdzie Wisła tak radykalnie dzieli to województwo na dwie części, że nie ma sensu, nie ma nic wspólnego. To jest zupełnie sztuczny twór. I mam nadzieję, że w przyszłej kadencji będzie taka powszechna polityczna zgoda, żeby to zmienić. I jestem przekonany, że to będzie zgoda ponad podziałami klubowymi i partyjnymi, bo to widać gołym okiem, że trzeba to zmienić. Ja tylko jeszcze uzupełnię, bo na początku swojej wypowiedzi mówiłem, że warto byłoby przyjść na te obrady. Właśnie dlaczego? Jeżeli ktoś by, nie wiem, na przykład mieszkaniec Warszawy przyszedł na obrady i zobaczył, że wypowiadają się o sprawach, nie wiem, jakiejś drogi pod Ciechanowem albo jakiegoś domu kultury pod Radomiem, radni właśnie z miasta, no to widać, że nie można oczekiwać, żeby oni mieli pojęcie, o czym mówią, więc te sprawy i ta specyfika jest bardzo różna. Oczywiście zawsze w województwie miasta będą oddalone od siebie i można powiedzieć, że każdy ma inną specyfikę, ale chodzi o rodzaj specyfiki. No, mniejsze miasta powiatowe czy wsie, no naprawdę mają inną kategorię problemów niż to ma Warszawa i prędzej radny z Ursynowa odnajdzie się w problemach Bemowa niż odnajdzie się właśnie ten radny z Ursynowa w problemach na przykład radomskiej wsi. Jakby chodzi o to, że to są zupełnie inne kwestie i chociażby z tego powodu warto byłoby województwo wydzielić. I popatrzmy, że w Europie jest wiele tego typu stolic z takimi swoimi województwami, jak Sztokholm, jak Kopenhaga, jak Madryt, ale też z naszego regionu, no Praga czeska, Budapeszt węgierski, no one są metropoliami swoimi regionami, czy województwami, landami, jak to można różnie nazywać i świetnie się sobie radzą. Wszystkie te miasta są naprawdę świetnie rozwinięte, bardzo bogate, ze świetną infrastrukturą, komunikacją, rozwiniętą aglomeracją i do tego powinniśmy my też dążyć. A przy okazji, jak zaczniemy rozmawiać o wyłączeniu Warszawy z Mazowsza, warto przeprowadzić głęboką dyskusję w ogóle na temat podziału administracyjnego w Polsce. Musi wrócić temat powiatów. Czy jest sens utrzymywać powiaty, a może odwrotnie, jest sens wzmocnić powiaty, a zlikwidować gminy, bo często te gminy przypominają naprawdę sołectwa, nie jakieś samodzielne organizmy. Na pewno taka dyskusja jest potrzebna i powinna się odbyć teraz, kiedy raz, że się kończą powoli pieniądze unijne, więc jakby tu nie będzie tego problemu z rozliczeniami, a dwa, no jesteśmy w takim cyklu gospodarczym, że jeżeli nie teraz, to kiedy? No, proszę Państwa, jesteście świadkami wyjątkowej zgodności dwóch członków różnych partii. Myślałem, że to będzie więcej skakania sobie do oczu. Między kulturalnymi ludźmi takie rzeczy się nie dzieją. Czy myślę, że jakby
te problemy, które widzimy, są naprawdę, naprawdę jaskrawe często i to dostrzegają zarówno samorządowcy, jak i posłowie. Pewnie droga dojścia do nich jest różna i o tym można debatować też, w jaki sposób to rozwiązać, jakimi metodami. Natomiast naprawdę każdy odpowiedzialny polityk, który spojrzy, jak to funkcjonuje, i mówię, naprawdę zapraszam na Radę Miasta czy na sejmik, zobaczy, jak ten samorząd funkcjonuje, i każdy, kto przyjdzie na sejmik, stwierdzi, że zaraz, nie może być tak, że obradujecie razem nad takim pakietem problemów, które są totalnie różne i często merytorycznie się, ciężko się w nie merytorycznie zagłębić. Mówię, przed radnym z Warszawy, żeby obradowali o jakichś parkach krajobrazowych i obszarach rolniczych, no bo po prostu widać, że to merytorycznie jest ciężkie do pogodzenia, ale też podobnie jest z Radą Miasta, gdzie ta centralizacja powoduje, że problemy naprawdę bardzo, bardzo lokalne, dzielnicowe są przepuszczane przez całą Radę Miasta i też ciężko oczekiwać od radnych, że będą znali też wszelkie problemy. Każda nazwa małej uliczki, nawet jakiegoś małego skweru, jest tam uchwalana, czy jakieś szczegółowe zapisy planu zagospodarowania na komisjach omawiane, gdzie na przykład mieszkańcy jakiegoś bloku chcą o pół metra przesunąć chodnik. No i jakby to wszystko jest, to obradują na tym radni z całej Warszawy. No to jest absurd. No i ja sam byłem wiceszefem Komisji Ładu Przestrzennego w mieście i widziałem zdziwienie czy przerażenie na twarzach radnych z różnych innych dzielnic, kiedy miał jakąś grupę mieszkańców i kłócono się o szerokość chodnika na jakimś osiedlu, a nikt nie wiedział, gdzie to osiedle nawet leży. Więc jakby tak nie może być. Jak traktujemy samorząd poważnie, to trzeba jednak też ten podział kompetencji zrobić logiczny, a nie po prostu udawać, że się na czymś pracuje, kiedy się nie ma o tym pojęcia. I jeszcze ostatnie zdanie. Wielka zaleta tej zmiany byłaby taka, że byłyby w Warszawie wybory i być może zmieniłby się prezydent. O ile do tego czasu nie nawywija na tyle, że to załatwi prokuratura, bo ja uważam, że skala tego, co się dzieje z oczyszczalnią, potem ze spalarnią, już nie mówiąc o tej tragicznej, makabrycznej historii Stada Kóz, więc jakby dowiadujemy się o kolejnych różnych sprawach, oni wypłacają 500+, o bałaganie w dokumentach. Ja myślę, że jak to dalej się skończy, to albo będzie tutaj miała wiele do roboty prokuratura w sprawie przeniewierzenia pieniędzy, albo będziemy po prostu byli świadkami, dymisji, podania się do dymisji prezydenta, który po prostu już nie radzi sobie na tej funkcji, tak głęboko już tak komęczy to sprawowanie jej, że naprawdę on chętnie był w tej swojej pazierzowej strefie relaksu albo na jakiejś wystawie psów rasowych, bo tam miał czas, żeby na takie miejsca chodzić, czy jakichś paradach równości, a brakuje mu czasu, wiedzy, chęci do tego, żeby zająć się sprawami Warszawy, więc ja się nie dziwię, że on psychicznie pęknie po prostu i za jakiś czas powie, musi dostać jakiś awans od swojej partii, tak zwany kopniak w górę, żeby gdzieś tak najchętniej za granicę uciec na jakieś stanowisko, bo ewidentnie go to strasznie męczy. Pan Paweł Skłodecki też jest taki ostry w ocenie prezydenta Trzaskowskiego? Nie jest mi wygodne, jest mi trochę niezręcznie oceniać prezydenta, którego jednak wybrali warszawiacy. Ale z drugiej strony, patrząc na to wszystko, co się w mieście dzieje, no to można mieć wrażenie, że wszyscy warszawiacy są karani za wybór części warszawiaków. Bo to rzeczywiście, tak jak tutaj pan mówi, większością tych, w cudzysłowie mniejszym czy większym afer, powinna się zainteresować prokuratura. Obawiam się, no tu mamy, podejrzewam, byśmy będziemy mieli trochę inne zdanie, ale powinniśmy zmienić w ogóle tryb odwoływania na przykład prezydenta. Bo dzisiaj jest to teoretycznie możliwe, ale w praktyce niewykonalne. W tak wielkim mieście jak Warszawa to byłoby nie do zrobienia. Od lat słyszę od różnych mieszkańców, też czasem dziennikarzy, że powinien być jakiś model weryfikowania, rozliczania polityków. No więc skoro, ja rozumiem, że ponad połowa warszawiaków wybrała Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy, ale jak spojrzymy na to, że on już w pierwszej połowie, znaczy w pierwszym, no, pierwszych 6 miesiącach sprawowania urzędu wycofał się prawie ze wszystkich obietnic, bo ani nie będzie domknięcia wschodniej obwodnicy śródmiejskiej, które obiecywał, ani nie będzie kolejnych dwóch czy tam trzech linii metra, które obiecywał, nie będzie parkingów podziemnych na 10 czy tam 15 placach w centrum Warszawy i parków nad nimi, które też obiecał. Nie będzie zniżek dla uczniów szkół średnich na komunikację miejską. Nie będzie remontu stadionu Skry, Syrenki i tak dalej, i tak dalej. On się wycofał z tak potwornie dużej ilości obietnic, że ciężko uważać, że on dalej ten mandat ma do sprawowania tego urzędu. Po prostu się wycofał ze wszystkiego, czego się dało już wycofać. Taki rekordzista jest. No. Myślę, że można byłoby doktorat napisać z tego albo jakiś dziennik przygód
Rafała, w których on codziennie się z czegoś wycofuje. No już trywializuje to oczywiście i śmieje się z tego. Natomiast uważam, że w momencie, kiedy polityk tak głęboko odchodzi od swoich obietnic i już na początku sprawowania tej funkcji, a ma 5 lat na to, więc jakby był ambitny, powiedział, no może nie w pierwszym roku, nie w drugim, ale będę to robił w ciągu 5 lat, albo powiedziałby, jestem tak dobry, ambitny, że ja będę potrzebował na to 10 lat. Ja będę chciał walczyć o reelekcję, bo to takie są ważne obietnice, które złożyłem warszawiakom. Nawet nie próbuję tego wypełnić, nawet nie podejmuję wyzwania, tylko się wycofuję i to jest okłamywanie wyborców, więc w przypadku okłamywania wyborców ciężko mówić, że on taki mandat dalej do sprawowania swojej funkcji ma. Pamiętajmy, że prezydent Warszawy, no w mojej ocenie to jest jeden z, na pewno pierwsza dziesiątka najważniejszych polityków w państwie. No, ma ogromną władzę, jest największym pracodawcą w państwie, ma gigantyczny budżet, to jest około 19 miliardów złotych. No to jakby to mówimy o gigantycznym budżecie. No to jak średnie, czy jak średnie, może mniejsze, ale europejskie państwo. No, tego typu budżety to mają bodajże Estonia, Łotwa, no to mają podobne budżety jak ma Warszawa, więc mówimy o gigantycznych pieniądzach, możliwościach, o właściwie braku ograniczeń w realizacji tych spraw, no bo przecież nie jest Rafał Trzaskowski kontrolowany przez rząd, tylko jak jakieś sprawy podejmuje, to w formie dialogu, a przecież nie nakazów, nie można mu nic nakazać. Więc mając tak ogromne możliwości, nie 4, ale 5-letnią kadencję, bo przecież wydłużono kadencję samorządowców, właśnie żeby mogli te swoje plany lepiej realizować, lepiej się na nich przygotować, żeby mniej było zamieszania, mniej tych zmian wyborczych. Więc facet dostaje 5 lat rządzenia najwspanialszym miastem, jakie sobie można wyobrazić, z gigantycznym budżetem, ze wszelkimi możliwościami i zamiast tworzyć coś, o czym każdy ambitny polityk by marzył, żeby rzeczy wspaniałe dla Warszawy, no to wycofuje się ze wszystkiego. Ja w tej chwili nie umiem jakby wymienić żadnego jakiegoś planu, jakiegoś pomysłu na Warszawę Rafała Trzaskowskiego, bo to wszystko, co obiecywał, to jakby się sprzeniewierzył temu i z tego wycofał. No a mówię, no, ja nie chcę Warszawy, której ambicją jest strefa jakaś z palet w centrum miasta i to mamy się tym relaksować gdzieś tam na Placu Bankowym przy ruchliwym skrzyżowaniu. To jest kpina. Jedni chcą przejść do historii, inni chcą przejść. Dobrze, panowie, przejdziemy teraz do ostatniego pytania w tej części rozmowy. Co dobrego może pan powiedzieć o formacji reprezentowanej przez siedzącego obok kandydata? Zaczniemy od kogo? Ding, ding. Od pana Pawła Skłoteckiego. Co dobrego Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, Prawo i Sprawiedliwość jest pierwszym ugrupowaniem, które, jak mówią niektórzy niestety, realizuje swoje obietnice. Może się to nie podobać, natomiast musi budzić szacunek. Jest w Prawie i Sprawiedliwości bardzo wiele osób, które widziałem podczas pracy w Sejmie, które rzeczywiście mają Polskę w sercu nie tylko deklaratywnie w czasie kampanii, tylko naprawdę są to szczerzy patrioci. Co jeszcze dobrego? Bo rozumiem, że tych złych to nie. Złe w dalszym jeszcze moment. Prawo i Sprawiedliwość ma pewną koncepcję dość ciekawą w różnych obszarach, jak dojść do poziomu satysfakcjonującego obywateli. Mówię o ochronie zdrowia, o transporcie, o energetyce odnawialnej. Na przykład kwestia podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę 3 lata temu konwencji AGN, która miała udrożnić i Wisłę, i Odrę, i ten kanał pomiędzy. Z realizacją jest gorzej, ale być może to jest kwestia czasu, no bo minęły raptem 3 lata, może to musi poczekać. Na pewno nie można odmówić Prawu i Sprawiedliwości pewnego rozmachu wizji. Takie koncepcje jak ten port komunikacyjny, czy Mierzeja, czy kilka tego typu dużych koncepcji, no budzą... Widzę, że u konkurentów budzą zazdrość. Bo nie każdy jest się w stanie porwać na tak duże zamierzenie ze świadomością, że może polegnąć. No bo wiadomo, że za chwilę może być jakiś kryzys taki. Bo to już są tak wielkie inwestycje, że ciężko jest to jakby zaplanować w perspektywie 10 lat. Bo za chwilę może być jakiś duży kryzys i nie będzie na to pieniędzy. A Prawo i Sprawiedliwość jakby też nie jest skłonne do zaciskania pasa, patrząc na rozrost administracji, nowe agencje, nowe instytucje, urzędy. Ale miało być dobrze, więc wizja,
I niestety, albo stety, determinacja do spełniania tej wizji. Dziękuję. Co przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości może dobrego powiedzieć o Konfederacji? Znaczy, myślę, że takie dwie kwestie, za które należy pochwalić, tu jesteśmy zgodni. Pierwsza sprawa to jest taki zdecydowany sprzeciw odnośnie przyjmowania tych milionów uchodźców z Bliskiego Wschodu i to jest ogromny plus. Także my jesteśmy przeciwko i dobrze, że są siły prawicowe, również inne, które się sprzeciwiają, ponieważ no to byłoby po prostu koniec jakiegoś bezpieczeństwa w Polsce, no i początek problemów, które są widoczne na Zachodzie. Każdy rozsądny człowiek, który pojedzie na Zachód i porozmawia z mieszkańcami Francji, Szwecji, Danii na temat tego, jak się kończy przyjmowanie milionów imigrantów czy uchodźców, no to z Bliskiego Wschodu, obcych kulturowo, nie chcących się asymilować, no to każdy powie, że to jest w ogóle najgorszy błąd. Ja sam mnóstwo osób znam, które mnie do tego przekonują, żebyśmy absolutnie nigdy tutaj nie zrobili żadnego kroku i nie otworzyli się na tamten kierunek. Więc tutaj jestem bardzo wdzięczny Konfederacji, że również jest po tej dobrej stronie i rozsądnej stronie, bo to byłyby po prostu problemy dla nas cywilizacyjne, nieodwracalne. I myślę, że drugą sprawą jest to, o czym już też mówiliśmy, czyli też zdecydowany sprzeciw przeciwko takiej nachalnej propagandzie wszelkich ruchów LGBT. To jest właśnie próba destabilizacji naszej cywilizacji, ale z drugiej strony, jak nie przybyszami obcymi kulturowo z zewnątrz, no to tego typu ruchami. Notabene te same środowiska promują przyjmowanie uchodźców, co promują LGBT i te same środowiska jakby są tak bardzo tolerancyjne, chociażby dla islamu, który jeżeli by miał coś do powiedzenia, to by ich zniszczył po prostu i nawet fizycznie, bo przecież islam absolutnie nie toleruje żadnych homoseksualizmów, żadnych ruchów LGBT, ani żadnych praw kobiet. No. Więc te same środowiska, które krzyczą o prawach kobiet i prawach mniejszości, przyjmowałyby tutaj muzułmanów, którzy by, jak tylko by mogli, to by im głowę popcinali, no bo często takie przypadki są na Bliskim Wschodzie i wystarczy popatrzeć na to, co ISIS robiło w obszarach sobie, przez siebie podbitych. Więc to świadczy też o jakiejś schizofrenii i braku rozsądku przez te lewicowe jakieś tam, czy lewackie środowiska. Więc tutaj myślę, że są takie największe dwa punkty, że możemy się w różnych sprawach różnić, czy w gospodarce, czy w pewnym pomyśle na Polskę, ale w tych sprawach jesteśmy zgodni, no bo to są sprawy po prostu dla każdego, kto jest patriotą i dobrze życzy Polsce, no jakby, które nie mogą nas jakby dzielić. Panowie, teraz jest runda, gdzie zadajecie sobie pytania bezpośrednio sobie nawzajem. Może zaczniemy tym razem od pana Zabłockiego, który zada pytanie panu Skuteckiemu. Ja to powiem tak. Pan poseł Skutecki kończy kadencję, więc ja jestem bardzo ciekawy, co po tej kadencji uważa pan za swój największy sukces, największe osiągnięcie jako posła na Sejm po tych 4 latach? Będąc posłem opozycji, nie ma się żadnych narzędzi, żeby zmieniać system. Zmieniać system pod względem prawnym i tak dalej. Więc ja dość szybko przyjąłem rolę posła interwencyjnego. I tych sukcesów jest bardzo dużo, bo to są dzieciaki, które nie zostały odebrane z polskich rodzin w Polsce, z polskich rodzin za granicą. To są dzieciaki, które udało się z Wielkiej Brytanii, z Norwegii przywieźć do Polski. Nie zostały w tamtejszych placówkach. To jest mnóstwo interwencji w szpitalach, też w Warszawie, słynny szpital bielański, gdzie kilkugodzinne dziecko zostało aresztowane w szpitalu razem z rodzicami, czy sprawa Szymonka z ulicy, ze szpitala przy Niekłańskiej, który no, mimo wszystko kilka miesięcy dłużej miał szansę przeżyć dzięki tym interwencjom. To nie są rzeczy systemowe. Systemowych się udało niewiele. No. Rodzice nie muszą płacić za spanie w szpitalu przy chorym dziecku. No, to jedna z inicjatyw, które mi się udało przeforsować w Sejmie. No, nic wielkiego, ale bardzo, bardzo dotykającego polskie rodziny. Mam nadzieję przy kadencji zrobić więcej. No to teraz proszę o zadanie pytania panu Zabłockiemu. Ja mam takie pytanie, może trochę bardziej podchwytliwe, bo jest pan bardzo związany ze swoim samorządem, z tą swoją małą ojczyzną, z Pragą, Warszawą w ogóle. Zgodnie z konstytucją mandat posła, znaczy poseł nie jest zobligowany instrukcjami wyborców.
Czy będzie chciał pan być posłem reprezentującym wyborców z pana okręgu, czy z całej Polski? Myślę, że to da się pogodzić, bo praca posła, jakby, jak sam pan też wspomniał, ma dwa aspekty. Z jednej strony uchwalamy prawo i tutaj walczymy o lepszy system i lepsze zasady dla wszystkich Polaków. Prawo jest powszechnie obowiązujące. Natomiast posłowie też mogą interweniować. Ja na przykładzie tego, co zobaczyłem w samorządzie i tych spraw, które w samorządzie warszawskim, praskim, ale też nie tylko, można naprawić, chciałbym je przełożyć na grunt krajowy. Jak zobaczyłem na Pradze, jak wygląda problem mieszkań komunalnych, osób czekających w kolejkach na przyznanie tych mieszkań, no to udało mi się opracować program bonów mieszkaniowych, czyli dopłat do wynajmu czynszu na wolnym rynku w mieszkaniach prywatnych i po naszych wyliczeniach okazało się, że byłoby to tańsze niż obecny system, mogłoby być znacznie atrakcyjniejsze dla mieszkańców. No i dlaczego by tego nie przenieść na grunt krajowy? To jest jeden z moich postulatów, właśnie tym chciałbym się zająć. Kiedy zobaczyłem, jak mieszkańcy mają problem z wykupem obecnych mieszkań komunalnych i miasto to blokuje, a często naprawdę są to sytuacje, które są zarówno opłacalne dla miasta, jak i dla mieszkańców. Na przykład rodziny żyją w takim mieszkaniu 50-60 lat, wiele pokoleń. Często to są ludzie, którzy odbudowywali te budynki, kamienice po wojnie, gdzie ich stan prawny nie był pewny, co oni się opiekowali, inwestowali majątek swojego życia. Dlaczego nie dać im prawa ich wykupić z jakąś bonifikatą? To byłoby logiczne. A utrzymanie tego zasobu przez miasto jest droższe i w ogóle drogie, więc wykup byłby opłacalny dla obu stron. Czemu tego też nie przenieść na grunt krajowy, tak? Żeby to umożliwić. Czy też regulacje spraw własności gruntów spółdzielczych. No, udało się Sejmowi obecnej kadencji, za to dziękuję, uchwalić prawo likwidujące użytkowanie wieczyste i docelowo przekształcające je we własność, no, ale przecież są grunty spółdzielcze, ja sam jestem mieszkańcem takiej spółdzielni, do których są roszczenia, no i właściwie użytkowanie się odbywa na zasadach dzierżawy odnawianej co 3 lata. No ale jakbym chciał sprzedać mieszkanie, no to przecież ona ma niską wartość, bo nikt nie dostanie kredytu, bo nie ma księgi wieczystej. No i co zrobić? Takich mieszkańców jest bardzo wielu i to ja znam ten przykład z pracy samorządowej w Warszawie, ale to dotyczy całego kraju. Myślę, że to jest kolejny temat, którym należy się zająć. Więc myślę, że to da się pogodzić, bo doświadczenia samorządowe z Warszawy bogate i myślę, że tutaj wiele udałoby się merytorycznie zrobić, żeby rozwiązać podobne problemy w całym kraju. Pytanie pana Zabockiego do pana Skuteckiego? Jako samorządowiec, ale też pasjonat, zajmuję się odnawialnymi źródłami energii. Starałem się ich instalować jak najwięcej na Pradze. Pradze Północ uważam, że to jest przyszłość rozwoju samorządów, ale też w ogóle takiej gospodarki naszego kraju. Ma to ogromny potencjał. Jaki jest stosunek pana posła do programu odnawialnych źródeł energii? Na co by pan stawiał? Jak w ogóle widzi pan przyszłość energetyczną naszego kraju? Znaczy, ja nie jestem zwolennikiem tego, żebyśmy odchodzili od energetyki opartej na węglu. Znaczy, ma to związek głównie z miejscami pracy i z tym, że jakby nie stać nas dzisiaj na taką rewolucję, jaką w Wielkiej Brytanii przeprowadziła Margaret Thatcher. Nas na to dzisiaj nie stać. Natomiast ze względu na to, że i Unia Europejska nas mocno strefuje, ale też i zdrowie, smog i tak dalej, musimy postawić na zieloną energię. Moim zdaniem przyszłością odnawialnych źródeł energii w Polsce jest woda. Kaskadyzację Wisły, gdyby dokończyć o te 6-7 stopni, nie wiem na ile będzie determinacji rządu. Obojętnie tego, czy przyszłego, czy jeszcze kolejnego, bo to musi potrwać z 12-15 lat. I musi być woda w Wiśle. Gdybyśmy to dokończyli, to rzeczywiście możemy stać się zupełnie niezależni energetycznie, a przy okazji ekologiczne. Pytanie pana posła Skuteckiego do pana Zabockiego. Trochę nie z pana jakby zasięgu zainteresowań, być może, ale jednym z niespełnionych obietnic Prawa i Sprawiedliwości była koncepcja repolonizacji mediów. Wydawało mi się, wyszedłem z dziennikarstwa, byłem wiele lat dziennikarzem w powszechnym odczuciu tej branży to był postulat niespełnialny. Jak pan sądzi, czy w przyszłej kadencji ten postulat wróci, czy on został przez Prawo i Sprawiedliwość odsunięty na bliżej nieokreśloną przyszłość?
Jak to zrobić? Znaczy, ja na pewno jestem zwolennikiem repolonizacji mediów. Wszystkie poważne państwa europejskie, ale nie tylko, w ogóle światowe, no nie mogą sobie pozwolić na to, aby większość rynku medialnego była w rękach obcego kapitału. To jest absurdalne, to jest przeciwko racji stanu. Niemcy, Francja, Włochy, no tam większość kapitału jest w rękach narodowych. To bez względu, mówimy o prywatnym kapitale, to nie jest tak, że państwo musi mieć jakby większość, czy też kontrolować te spółki. Nie, no niech to będą prywatne media, niezależne media, małe, większe, internetowe, lokalne rozgłośnie, radiowe, prasa, ale niech ona no, na pewno nie będzie w większości w rękach zagranicznego kapitału, no bo potem wiadomo, że interes zagraniczny jest realizowany, a nie nasz. I kiedy jest jakaś realizowana reforma, kiedy jest jakaś sprawa głośna, trudna, kontrowersyjna w stosunkach międzynarodowych, no to ciężko, żeby, nie wiem, media niemieckie tłumaczyły Polakom, że rzeczywiście niech Polska walczy o swój interes przeciwko interesowi niemieckiemu. No nigdy tak nie będzie i będzie postępowało pranie mózgów, wmawianie ludziom, że rząd źle robi, że rząd się kłóci ze wszystkim. No przecież rząd, zwłaszcza pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w 2005-2007, no to miał sytuację bardzo trudną, bo kiedy tylko walczył o interes Polski, często przeciwko jakimś różnym lobby i firmom zachodnim, no to wtedy obrywał i cały czas wmawiano i dużo osób to wierzyło, że się kłóci ze wszystkimi. No, w tej chwili widać, że opinia publiczna do tego dojrzała, jakby zrozumiała, że rzeczywiście to jest gra tych różnych interesów. Jest łatwiej. Ja uważam, że powinna nastąpić repolonizacja. To polscy przedsiębiorcy, polska własność, polski kapitał powinny dominować na rynku medialnym, tak by po prostu nie było problemu manipulowania nami z zewnątrz, bo to się w przeszłości w różnych stuleciach bardzo źle kończyło dla nas. Panowie, ponieważ wy się we wszystkim tak naprawdę zgadzacie, to ja tutaj jeszcze chcę zarządzić dodatkowe pytanie, które brzmi, z czym się pan głęboko nie zgadza w formacji pańskiego konkurenta? Panie Wojciechu, jakie ma pan zarzuty względem Konfederacji? Ja myślę, że takim największym jakby moim zarzutem, czy jakby powodem, dlaczego sceptycznie patrzę na funkcjonowanie Konfederacji, to nawet nie są sprawy merytoryczne, bo chociaż takich bym wiele znalazł, ale sama forma organizacji. Jak obserwuję ruchy związane gdzieś z Konfederacją, to widzę, że one co kilka lat są jakby kłócą się, rozłamują, nowi człowi policji odchodzą, dołączają i w pewnym momencie nawet ciężko się połapać, kto jest w tej Konfederacji, a kto już nie jest. No, był gdzieś Jerzy Marzec, odszedł, stworzył swój ruch, Janusz Korwin-Mikke był w już bardzo wielu partiach, które sam zakładał, potem był gdzieś tam z nich wyrzucany, czy sam odchodził, więc podobnie było z panem Markiem Jakubiakiem. Też już nawet nie wiem, czy on jeszcze jest w Konfederacji, czy nie. Ja myślę, że największym problemem Konfederacji jest to, że ona no, co sezon zmieniają się liderzy i jakby jakieś są rozłamy i odłamy. Jakby dla wyborców, którzy chcieliby, żeby ich postulaty były realizowane, no chcieliby pewnej stabilizacji. No w tej chwili myślę, że naprawdę jej nie ma i te zmiany, te rozłamy, te kłótnie są cały czas żywe. No chyba Konfederacja jeszcze nie jest na tyle dojrzała, żeby gdzieś ustabilizować się, no przynajmniej ugruntować, bo wiadomo, że w różnych partiach te przepływy i ruchy polityków występują, ale intensywność, jaka się dzieje po tej stronie, jest naprawdę bardzo, bardzo duża. No. Panie Pawle, dlaczego nie jest pan w PiS-ie? Gdyby przykładać takie definicje jeszcze XIX-wieczne do polityki, to Prawo i Sprawiedliwość byłoby po lewej stronie sceny. Ja stoję dość mocno po prawej stronie sceny. A wygląda to jakby w praktyce, sprowadza się do tego, że jestem głęboko przekonany, że człowiek wie lepiej, jak się leczyć, jak spędzać wolny czas, jak wydawać swoje pieniądze. Prawo i Sprawiedliwość woli za mnie podejmować te decyzje, włącznie z tym, jak leczy moje dziecko, czego uczy moje dziecko. Ja wolę, żeby to człowiek sam, obywatel świadomy decydował. I to jest podstawowa różnica. Natomiast wyobrażam sobie głębsze różnice, więc ona jeszcze nie jest aż tak głęboka. Dlaczego nie jestem w Prawie i Sprawiedliwości? No, dlatego właśnie. Przechodzimy ku końcu naszej rozmówki przy herbatce. Panowie, oddaję wam głos na 90 sekund. Możecie wyjść z dowolnym przekazem do naszych widzów. Może tym razem pan Paweł jako pierwszy. Szanowni państwo,
pan prezes Jarosław Kaczyński ma rację. To będą bardzo ważne wybory, być może najważniejsze od 90 roku. Jeżeli nie będzie w parlamencie i w Sejmie i w Senacie przedstawicieli ugrupowania, które jeszcze nigdy nie partycypowało we władzy, nie jest powiązane z władzą, nie żyje z pieniędzy publicznych, gdzie większość działaczy, kandydatów to są ludzie, którzy żyją z pracy na wolnym rynku, normalnie, tak jak wy, to nie będzie komu patrzeć na ręce. I nawet jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory, albo wygra te wybory Platforma i SLD i stworzą rząd, i nie będzie nas, tych, którzy naprawdę są w stanie, nie patrząc na żadne konsekwencje, wstać i mówić, że król jest nagi, to będzie źle. To będzie po prostu niekorzystne dla Polski. Bardzo proszę, 13 października zagłosujcie na kandydata Konfederacji. W Warszawie jest ich aż 40, jak na każdej innej liście, więc na pewno Państwo znajdziecie kandydata, który będzie Wam odpowiadał. Pan Wojciech Zabłocki, bardzo proszę. Powiem tak, w jedności siła, dlatego nawet jeżeli chcielibyśmy mieć bardzo różnych przedstawicieli w parlamencie i na pewno bardzo wielu powinno mieć swoje miejsce, to jednak jesteśmy przed takimi wyborami, gdzie ten wynik może być naprawdę o włos. I to jest o włos, czy władzę w Polsce przejmie Platforma Obywatelska w koalicji z SLD wiosną, z Zandbergiem, i będziemy mieli z jednej strony dawnych aferzystów, ludzi, którzy kręcili lody na naszym majątku i doprowadzili do tak wielu różnych afer, a z drugiej strony będziemy mieli jakąś ideologię LGBT, małżeństwa homoseksualne zapewne dostaną prawo do adopcji dzieci, a imigranci będą mieli tutaj wstęp zupełnie wolny. Więc ja bym nie ryzykował. Uważam, że lepiej jest głosować na partię, która ma szansę dalej kontynuować bezpieczne, stabilne i przewidywalne rządy, i rozpraszanie głosów w tej chwili jest grą zbyt ryzykowną. Uważam, że powinniśmy wszyscy się zjednoczyć i ja od 15 lat jestem w Prawie i Sprawiedliwości, do tego namawiam, żeby wszyscy na nas głosowali, ale nawet ci, którzy są prawicowi i którzy gdzieś się wahają, zastanawiają, czy nie dać szansy tym mniejszym partiom, to jest gra o zbyt wielką stawkę, abyśmy się teraz rozdrobniali, i naprawdę trzeba walczyć o jedność, bo druga strona jest o włos od też zdobycia razem w połączeniu większości. Panowie, bardzo dziękuję za merytoryczne wypowiedzi. Naszymi gośćmi był pan Wojciech Zabłocki, pozycja 40. Ostatnia na liście. Dziękuję. Na liście Prawa i Sprawiedliwości, oraz Paweł Skutecki, pozycja 3. na liście Konfederacji. Dziękuję. Wszystko w Warszawie. Powodzenia. Dzięki.